Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzień dobry, witam Państwa. Krzysztof Szymański, jest ze mną pan Roman Stempel. Witam Państwa. Witam Panie Romanie. Pan Roman specjalizuje się właśnie w kwestiach archiwizacji dokumentów i obiegu dokumentów. Dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką, 18-letnią praktyką, przepraszam, w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej i posiada ponad 11-letnie doświadczenie trenerskie. Ja mam takie pytanie, zanim zaczniemy, jakbyście Państwo dali informacje na czacie. Jak sobie radzicie dzisiaj z tymi dokumentami, z obiegiem dokumentów, z elektronicznym obiegiem dokumentów? Czy czujecie, że jest to ewentualnie kwestia do poprawy? Czy są elementy, które wymagają? Jeśli tak, to gdzie czujecie Państwo ewentualnie przestrzeń do tego, żeby coś usprawnić w swojej firmie pod tym względem? Dzień dobry, witam Państwa. Chaos i tragedia. Pan Roman, jak sobie tak pomyślałem, rzeczywiście, panie Romanie, jak pan pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, to tam rzeczywiście chyba sporo tych dokumentów było. No tak, tylko niekoniecznie akurat prawda, finansowych, niekoniecznie tego typu, jak te, o których będziemy dzisiaj mówili, ale tak, dokumentów było sporo. Czyli dzisiaj skupiamy się stricte na to, jak w tym biurze rachunkowym można usprawnić te procesy. Także ja Państwa zostawiam z panem Romanem i dołączę gdzieś mniej więcej, ta główna część wykładowa potrwa około 55 minut. Ja później Państwu dam możliwość dołączenia do pełnego szkolenia. Jeżeli Państwa temat zainteresuje, będziecie chcieli usprawnić procesy w swojej firmie, chcielibyście zdobyć odpowiednią dokumentację, która Wam pomoże w usprawnieniu tychże procesów, to przedstawimy szczegóły mniej więcej o godzinie 15. Także ja już zostawiam Państwa z panem Romanem i do usłyszenia. Witam Państwa. Jak już pan Krzysztof wspominał, nazywam się Roman Stempel, jestem z wykształcenia i z zawodu archiwistą z ponad 18-letnim stażem w różnego typu jednostkach. Zaczynałem od IPN-u, później pracowałem jako archiwista, kierownik archiwum zakładowego w kilku różnych podmiotach, a od kilku lat zajmuję się już tylko pracą na własny rachunek, archiwizacją dokumentów, przygotowywaniem procedur obiegu dokumentów i archiwizacji, konsultowaniem wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów, no i prowadzeniem szkoleń z tej tematyki. I takie właśnie szkolenie, dzisiaj tutaj nie szkolenie, a webinar, taką zachętę do szkolenia bardziej, będę Państwu przedstawiał. Oczywiście z nadzieją, że będziemy to kontynuowali już w pełnowymiarowym szkoleniu. Proszę Państwa, jak powinien wyglądać obieg i archiwizacja, jak powinna być potem archiwizacja tych dokumentów, oczywiście z uwzględnieniem Państwa specyfiki biur rachunkowych. No cóż, Państwo jako pracownicy firm prywatnych nie podlegacie pod ustawę o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach, więc tutaj nie można od Was wymagać stosowania procedur narzuconych przepisami jednostkom publicznych, ale to nie znaczy, że nie można by się wzorować na tych procedurach. Dlaczego wyważać pewne otwarte drzwi, tam gdzie one już są, po co wynajdować koło po raz wtóry? Więc zacznijmy może od tego, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z dokumentami, ale czym jest dokument? Tutaj właśnie wyjdę od ustawy archiwalnej, wyjdę od definicji materiałów archiwalnych, ale z niej można wywieźć definicję dokumentu. Można powiedzieć, że dokumentem jest nie tylko ten tradycyjny oczywiście dokument papierowy, prawda? Dokumentem jest każda utrwalona informacja, niezależnie od techniki zapisu, nośnika, bez względu na sposób jej wytworzenia. Oczywiście dzisiaj mówimy o dokumentach finansowych, księgowych, ale tutaj też postać tego dokumentu, forma tego dokumentu ma drugorzędne znaczenie. To nie znaczy, że jest nieistotna, ale chodzi po prostu o to, żeby mieć świadomość, że dokument w postaci elektronicznej, w postaci pliku, bazy danych, to jest wciąż dokumentacja. Formalnie nawet takie nagranie wideo czy audio byłoby dokumentem. Oczywiście nie finansowym, ale dokumentem jak najbardziej tak. Państwo macie obowiązek przechowywania tej dokumentacji.
formalnie oczywiście przedsiębiorca, wasz klient, no ale wy jako wykonawca usługi macie obowiązek przechowywania tejże dokumentacji. Tutaj nawet nie wynika to z przepisów archiwalnych w waszym przypadku, bo oczywiście, jak już wspominałem, one się do was nie mają zastosowania jako jedna z tych instytucji firm prywatnych, ale wynika to z chociażby z ustawy o rachunkowości, prawda, gdzie jest tutaj obowiązek przechowywania, zabezpieczania tej dokumentacji. Niezależnie od jej nośnika, niezależnie od jej postaci, od sposobu jej wytworzenia. Tutaj Państwo widzicie obowiązek ustawowy z ustawy o Narodowym Sądzie Archiwalnym i Archiwach, ale to jest tylko poglądowe. Tak naprawdę w Waszym przypadku obowiązek przechowywania, zabezpieczania dokumentacji finansowej, ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych i wszystkich pozostałych wymienionych chociażby w ustawie o rachunkowości wynika właśnie z samej ustawy, artykuł 71, tak? Już sam pierwszy ustęp. Mamy obowiązek przechowywania w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieuprawnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem, zniszczeniem. I takie same obowiązki wynikają również z ustawy archiwalnej. Tak? Więc widzimy, że nawet jeżeli nie podlegacie pod tą ustawę, to podobne zapisy mogą wynikać z innych regulacji i generalnie dobrze jest się wzorować na tych procedurach, które z przepisów archiwalnych wynikają. Oczywiście nie znaczy, że to we wszystkich, bo nie każda dokumentacja, która powstaje w biurach rachunkowych, która jest zgromadzona przez biura rachunkowe, będzie tutaj pasowała do przepisów archiwalnych powszechnych, ale na pewno się będzie w nie wpisywała w pewien sposób. Bo oczywiście Państwo nie prowadzicie dokumentacji tworzącej akta spraw. Być może wasi klienci, ale też wątpię. Państwo prowadzicie dokumenty nietworzące akt spraw, zbiory dokumentów aktowych, ale to są wciąż dokumenty i wymagają archiwizacji, wymagają odpowiedniego obiegu przechowywania. Dokumentacja, którą prowadzicie, jest dokumentacją finansową, a dokumentacja finansowa jest częścią dokumentacji aktowej, z pewnym podzbiorem dokumentacji aktowej. Dokumentacje robią tylko różnych kryteriów, dzielimy aktowa, techniczna. Nas interesuje dokumentacja aktowa, ponieważ w niej się zawiera między innymi dokumentacja finansowa. Dokumentacja finansowa nie tworzy akt spraw. Ona może powstawać u klienta w konkretnej sprawie, ale sama w sobie, same dowody księgowe, księgi rachunkowe, inne zbiory dokumentów finansowych nie tworzą akt spraw, a tworzą właśnie zbiory. Tworzą zbiory w tym przypadku dokumentacji aktowej, w tym przypadku zbiory dokumentacji finansowej. Czyli nie akta spraw, a zbiory. Czyli są różne typy zbiorów. Nas interesują zbiory dokumentacji finansowo-księgowej, księgowej, finansowej. Te zbiory powinny być gromadzone rocznikami. Oczywiście dla każdego klienta, dla każdego wytwórcy tej dokumentacji, dla każdego przedsiębiorcy, bo ci są waszymi klientami, osobne zbiory poszczególnych rodzajów dokumentów finansowych rocznikami wytworzenia generalnie. To jest oczywiście, mogą tego pewne wyjątki, ale generalnie mamy rocznikami to prowadzić, chronologicznie w układzie rocznikowym. Na przykład dowody księgowe za dany rok. Mogą być oczywiście też w szerszym układzie jako pewne wyjątki, ale najczęstszą domyślnym sposobem gromadzenia jest gromadzenie rocznikami. I oczywiście z podziałem na podgrupy jeszcze poszczególnych rodzajów dokumentacji finansowej. Oczywiście ta dokumentacja, jak mówiłem, może być nie tylko tradycyjna, papierowa, mogą być to dokumenty elektroniczne, może być ona też przekazywana różnymi kanałami elektronicznymi, mogą być to dokumenty ustrukturyzowane w programach do odpowiednich dziedzinowych do obsługi tej dokumentacji. Mogą być to po prostu dokumenty w postaci na przykład PDF-a, faktury, które często są generowane i przesyłane w postaci plików PDF, czyli dokumenty niepapierowe. No, papierowe też występują, ale nie zawsze. Dokumentacja powinna być gromadzona tematycznie, oczywiście u was jeszcze z podziałem na poszczególnych klientów, ale generalnie tematycznie. Przepisy archiwalne się posługują pojęciem teczki rzeczowej, czyli tematycznej.
zarówno dla tworzącej, jak i nietworzącej akt spraw, czyli w waszym przypadku dla zbiorów tych dokumentów finansowych, tematyczne i grupowane. Na przykład osobno dowody księgowe, osobno księgi rachunkowe, osobno dokumenty inwentaryzacyjne, osobno na przykład płacowe i tak dalej. To nie znaczy, że Państwo będziecie korzystali z typowego, jednolitego rzeczowego wykazu akt. Z tego typu narzędzi do tematycznego grupowania dokumentacji korzystają raczej jednostki administracji publicznej, ale możecie Państwo korzystać z znacznie uproszczonej wersji tego narzędzia, jakim jest strukturalny wykaz akt. Ta nazwa może brzmieć egzotycznie, ale jest to bardzo proste narzędzie. No tu widzimy akurat przykład rzeczowego wykazu akt, ale to jak mówiłem dla jednostek publicznych, gdzie jest podział na klasy rzeczowe, rozbijane na coraz bardziej szczegółowe podgrupy, o symbolach klasyfikacyjnych, hasłach, kategoriach archiwalnych. Dla Państwa jako jednostek niepublicznych firm bym raczej proponował coś znacznie prostszego, jak właśnie strukturalny rzeczowy wykaz akt. Strukturalny wykaz akt, on jest rzeczowy w pewnym sensie tak. Chodzi po prostu o coś takiego, jak tutaj widzicie, fragment. To jest tylko fragment przykładowy, nie obejmuje oczywiście całego wachlarza możliwej dokumentacji finansowej. Jest to tylko skromny przykład. Jest to po prostu zestawienie dokumentacji, rodzajów dokumentacji, jaka u was może wystąpić, występuje, może wystąpić i wskazaniem okresów jej przechowywania. Dodatkowo jeszcze jakiś uwag odnośnie tego sposobu, jaki liczymy te okresy. Takie narzędzie upraszcza. Pracownicy mogą sobie zweryfikować, ile powinni przechowywać te dokumenty. Tutaj widzicie Państwo 6 lat. Oczywiście to powinno być 5 lat, ale czasami się wpisuje 6. Specjalnie to podałem, żeby jeszcze uwzględnić sposób liczenia biegu tego okresu przechowywania, bo oczywiście 6 od wytworzenia, 5 od tutaj, prawda, na przykład od rozliczenia podatku, na przykład złożenia deklaracji podatkowej. Czyli na przykład mamy faktury za rok, nie, 2015, podatek był rozliczony w deklaracji do końca kwietnia 2016 roku. Od 15 to by było 6 lat, 5 lat od złożenia deklaracji na przykład. Do tego jeszcze przejdziemy dalej. W każdym razie takie narzędzie nam upraszcza dosyć mocno prowadzenie dokumentami. Wiemy, jakie grupy dokumentów prowadzimy i dla każdej grupy znamy okres przechowywania. Te okresy oczywiście mogą ulegać zmianie, na przykład dawniej sprawozdania finansowe się przechowywało wieczyście, czy na przykład dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości się tutaj przechowywało też generalnie wieczyście, a obecnie tylko 5 lat jest wymagane. Oczywiście to wynika ze zmiany w przepisach, bo te wszystkie okresy wynikają nam z przepisów, generalnie z ustawy o rachunkowości, w przypadku dokumentacji płacowej, z ustawy o emeryturach i rentach, o systemie ubezpieczeń społecznych. W każdym razie gromadzimy dokumentację tematycznie i te rodzaje dokumentacji właśnie sobie w strukturalnym, najlepiej wykazie akt, w takim zestawieniu ująć. Tematycznie, czyli oczywiście dodatkowo jeszcze z podziałem na waszych klientów, z uwagi, że wy nie jesteście tutaj, że tak powiem, końcowym użytkownikiem dokumentacji, jesteście biurem, pracownikami biur rachunkowych, więc macie tutaj różnych klientów. I tutaj jeszcze można wydzielić teczkę podmiotów. Tym podmiotem byłby wasz klient, czyli macie te wszystkie rodzaje dokumentacji i jeszcze innych, to są tylko przykłady oczywiście, razy ilość klientów. Dla każdego klienta zestaw jego zbiorów, jego teczek rzeczowych, teczek z dokumentacji. Dla podmiotu, którym grupujemy, prawda, w teczce danego podmiotu, danego klienta, dokumentację danego rodzaju, czyli dla jednego innego klienta możemy założyć tą liczbę danych teczek dla poszczególnych rodzajów jego dokumentacji finansowej. To jest najbardziej podstawowy w przypadku biur rachunkowych, w przypadku instytucji zarządzających dokumentacją finansową różnych podmiotów, nie tylko biur rachunkowych, również innego typu jednostek zarządzających dokumentacją finansową różnych podmiotów, sposób gromadzenia tej dokumentacji, niejako zalecany. Czasami też się tworzy teczki zbiorcze, czyli teczki tylko dla podmiotu, gdzie się gromadzi dokumentację różnorodną w jednej teczce, ale w przypadku dokumentacji finansowej domyślnie raczej bym tego nie proponował, domyślnie powinien być podział rzeczowy, czyli teczki
na różne rodzaje dokumentów finansowych dla danego podmiotu, czyli dla każdego podmiotu jego zestaw teczek, dla każdego klienta, dla każdej firmy, dla której prowadzicie dokumentację, jej zestaw teczek, jej zestaw zbiorów dokumentów finansowych. I oczywiście te teczki powinny być oczywiście odpowiednio oznaczone, opisane nazwą naszej jednostki, bo my je prowadzimy, tę dokumentację, my za nią odpowiadamy, czy my, wy, i nazwą tego klienta, dla którego prowadzicie te dokumenty. I to konkretnym rodzajem dokumentacji, na przykład dowody księgowe, no ale jeszcze bardziej precyzyjnie opisane. Tutaj widzicie przykład na dowodach księgowych oczywiście, ale to mogą być inne rodzaje dokumentacji. No samo określenie, że są dowody księgowe, to jest jedno, ale trzeba jeszcze sprecyzować konkretnie, że są faktury VAT, że dowody wewnętrzne, czy jeszcze tam inne. No i na przykład jeszcze o konkretnie, bardziej szczegółowe informacje, jeżeli mamy to na przykład dowodów księgowych N, to ilość dla danego klienta, to trzeba to jeszcze bardziej precyzyjnie opisać, na przykład według daty wystawienia faktury, albo według numeru z rejestru, czy według innych kryteriów, które Państwo przyjmujecie do wyszukiwania tej dokumentacji. Tutaj się tego raczej od góry nie narzuca, ale po prostu chodzi o to, żeby tytuł był na tyle precyzyjny, żeby dało się łatwo ustalić, czy poszukiwana dokumentacja jest w tym zbiorze, czy może nie w tym, a w sąsiednim, w innym na przykład. Tu oczywiście z uwagi na fizyczne ograniczenia, jeżeli mówimy o przechowywaniu papierowej dokumentacji, to jeszcze mogą być te zbiory na tomy dzielone, oczywiście, to wtedy podajemy numery tomów, najlepiej w układzie numer bieżącego tomu na ogólną liczbę tomów. Natomiast to oczywiście występuje tylko, jeżeli dokumenty się nam nie mieszczą do jednego opakowania. Tutaj też widzicie Państwo, że na tym przykładzie jest jedna data roczna, dlatego że najczęściej akurat dowody księgowe byśmy gromadzili w układzie rocznikowym. Ale oczywiście inne rodzaje dokumentów mogą wykraczać poza jeden tylko rok kalendarzowy i wtedy będą daty skrajne roczne, prawda, pierwszego dokumentu i ostatniego w danym zbiorze. Tutaj widzicie Państwo B6, to jest... Nie musi być tego B tak naprawdę. Wystarczałoby samo to 6, czyli o długość przechowywania dokumentacji. To B nam tylko mówi, że jest to dokumentacja niearchiwalna, no ale ja się u Was archiwalnej w sensie przepisów prawa nie spodziewam, bo nie jesteście instytucją publiczną, która by mogła wytwarzać materiały archiwalne. A dawniej sprawozdania finansowe, roczne, można by to takie uznać, ale w tej chwili właściwie raczej tylko niearchiwalną dokumentację, czyli czasowego przechowywania inaczej, która ulega... z likwidacji po upływie okresu przechowywania. Czyli B6, czyli przechowujemy 6 lat, a potem brakuje, czyli niszczymy po upływie. Czy formalnie oczywiście dowody księgowe mają 5-letni, jak mówiłem, okres przechowywania, no to 6 to jest właśnie bezpieczny sposób zapisu, który nam mówi, że nie od daty wytworzenia. Bo jak to byłoby B5, to byśmy mogli liczyć, to prawda, od 12 roku, tak? Czy 11 roku są faktury, czyli 12, 13, 14, 15, 16 i myśmy w 17 wybrakowali, zniszczyli. Za szybko, bo tutaj liczymy w tym przypadku nie od wytworzenia, a na przykład od daty złożenia zeznania podatkowego. Czasami jeszcze od innych dat późniejszych. Jeżeli mamy faktury na przykład w jakimś projekcie, gdzie tutaj czas trwania projektu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, a faktury projektów unijnych na przykład, to jeszcze przepisy unijne trzeba brać pod uwagę, zapisy umowne, więc tutaj oczywiście trzeba, określając długość przechowywania, nie tylko brać pod uwagę zapisy ustawy, prawa rachunkowości, ale również te dodatkowe kryteria. W każdym razie tak zapisujemy najczęściej długość przechowywania, B6 albo samo tylko liczbę. Tutaj na dole mamy te 12x5, to jest przykład sektury archiwalnej, no bo mamy dokumentację jeszcze potem wytworzoną, zgromadzoną, potem musimy ją przechowywać i to jest sposób ewidencjonowania przechowywanej dokumentacji, do czego sobie jeszcze dalej przejdziemy. Na razie nie będę się na tym rozwodził, ale do tego jeszcze przejdziemy. Mówiłem, że to jest dokumentacja archiwalna. U Was nie powstaje, raczej nie powstają materiały archiwalne, one są dokumentacją wieczystego przechowywania. W rachunkowych one nie powstają, przynajmniej w tej chwili nie powinny powstawać. Powstaje dokumentacja czasowego przechowywania. Tak? Oczywiście okresy przechowywania wynikają z przepisów prawa, nie zawsze tylko z jednego. Jak mówiłem, nie zawsze tylko z ustawy o rachunkowości. Często trzeba brać pod uwagę kilka przepisów prawa. Na przykład ustawa mówi, że dowody księgowe powiedzmy 5 lat,
No ale na przykład, jeżeli to jest faktura wystawiona w projekcie z dofinansowaniem wpływów unijnych, na przykład jeśli klient jest beneficjentem, to w tym momencie trzeba jeszcze brać pod uwagę przepisy unijne, które mówią najczęściej o trzech latach przechowywania tych dokumentów, ale na przykład zapisy w umowie mogą mówić o dłuższym okresie, o 10 latach na przykład. A dodatkowo jeszcze w specyficzny sposób się liczy ten bieg tego okresu przechowywania, bo tak się liczy nie od wystawienia faktury, nawet nie od zakończenia roku podatkowego, tak, ani nie od zakończenia, od złożenia roku, w tym złożono deklarację, prawda, CIT czy PIT, a od nawet nie od zakończenia projektu, a od zamknięcia programu operacyjnego, z których projekt był finansowany. Trzeba jeszcze te kwestie pod uwagę brać, dokonując kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji, czyli ustalając jej okresy przechowywania, mówiąc wprost. Najlepiej, żeby te uwagi, te informacje specyficzne były zapisane w tym strukturalnym wykazie A. Mamy okresy przechowywania, dodatkowe informacje, gdyby jeszcze w polu uwagi można jeszcze bardziej szczegółowe informacje podać odnośnie tego, jak liczymy bieg okresu, co trzeba pod uwagę brać, weryfikując te okresy przechowywania, to wszystko sobie można zebrać w formie tego właśnie strukturalnego wykazu akt. Żeby potem nie biegać po różnych aktach prawnych, bo nie każdy ma w głowie wszystkie możliwe przepisy poza ustawą o rachunkowości szczegółowe, więc to narzędzie tutaj pozwoli nam również te informacje zebrać z różnych aktów prawnych. Jak mówiłem, okresy przechowywania możemy zapisywać w formie kategorii, pod B10 to będzie 10 lat, B5, 5, a po prostu w formie samej tylko cyfry. Archiwizacja powinna następować nie od razu, tylko najczęściej po upływie 2 lat od zakończenia prowadzenia dokumentacji, albo co najmniej roku. Na wypadek, gdyby tam trzeba było jakieś poprawki jednak nanosić w tych dokumentach w wyniku, prawda, nie wiem, kontroli u klienta. Lepiej nie archiwizować tego od razu, lepiej poczekać. Tutaj oczywiście nie jest to jakiś sztywny termin, to raczej jest pewna dobra praktyka. Tym terminem to by było w jednostkach publicznych, gdzie jest to wymagane przepisami, u Państwa jako pewien rodzaj dobrej praktyki. Archiwizujemy dokumentację już zakończoną, czyli rozliczone wydatki, zakończony rok tutaj obrotowy, złożona deklaracja, zamknięta dokumentacja, zakończona. Tę archiwizujemy. Oczywiście odpowiednio uporządkowawszy, odpowiednio opisawszy. Generalnie archiwizujemy kompletnymi rocznikami w ramach danego klienta, dokumenty danego klienta kompletnymi rocznikami, czyli wszystkie teczki zakończone w danym roku archiwizujemy. Oczywiście klient dalej funkcjonuje, składa nowe dokumenty u nas. My archiwizujemy te, które już zostały zakończone, minął ten okres 2-letni, na przykład karencji bezpieczeństwa. Uporządkowaną, opisaną, zewidencjonowaną. Oczywiście możemy prowadzić dokumentację papierową, możemy prowadzić dokumentację elektroniczną, jeżeli mówimy o dokumentacji, tak? Artykuł 72 ustawy o rachunkowości daje Państwu możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych, generalnie wszystkich dokumentów, wszelką dokumentację, ustawa o VAT, czy to nam pozwala i tak dalej, prowadzić elektronicznie. Z pewnymi oczywiście zastrzeżeniami czasami, ale generalnie jeżeli ta dokumentacja powstała, otrzymaliście ją w tej postaci ją archiwizujecie. To oczywiście w przypadku dokumentów prowadzonych w odpowiednich programach, systemach do obsługi tych dokumentów, warunkiem jest posiadanie tego oprogramowania, dostępu do tego oprogramowania, żeby można było te dokumenty uzyskać do nich dostęp, otworzyć powiedzmy, chyba że mamy je wyeksportowane do plików PDF, to wtedy oczywiście ten warunek tutaj nie jest problemem. W każdym razie możemy to archiwizować nie tylko w postaci wydruku papierowych dokumentów, ale też w postaci informatycznych nośników danych. I w takim przypadku dobrze jest te nośniki danych osobno archiwizować, osobno od papierowej części dokumentacji. Na osobnej ewidencji, bo tutaj oczywiście Państwo też powinniście prowadzić ewidencję takiej dokumentacji, którą przechowujecie, gromadzicie, szczególnie tej, którą już archiwizujecie, czyli nie jest to bieżąca dokumentacja klienta, a ta, którą macie obowiązek przechowywać, a już jest zakończona, nie ma do niej na co dzień potrzeby zaglądania, ta, która podlega archiwizacji. Jeżeli chodzi o uporządkowanie tej papierowej dokumentacji,
Ona powinna być odpowiednio uporządkowana w układzie chronologicznym. Załóżmy, że mamy faktury, dowody księgowe. No i, rocznikami najlepiej, jak mówiłem, według rocznika wystawienia faktury. Jeżeli na przykład byłyby to faktury za jakieś konkretne projekty unijne czy inne jakieś inwestycje długoterminowe, to jeszcze można by z podziałem na te inwestycje, ale najczęściej po prostu rocznikiem i chronologicznie. Chronologicznie w kolejności według numeru faktur, daty wystawienia. Zresztą to się powinno pokrywać oczywiście u klienta. Od najwcześniejszego, standardowo do najpóźniejszego dokumentu. Przy tych okresach przechowywania typu 5-6 lat nie ma tutaj potrzeby jakiegoś specjalnego zabezpieczania tej dokumentacji. Gdyby to były bardzo długie okresy, jak dawniej sprawozdania finansowe, bezterminowo właściwie wymagane było przechowywanie, to wtedy tak, takie dokumenty trzeba tam odpowiednio zabezpieczyć. Metalowe, plastikowe elementy usuwać, szyfki, spinacze, koszulki, bo one mogą źle reagować z papierem. Mogą ten papier tutaj skracać jego żywotność. Ale w tych kategoriach krótkich okresach przechowywania typu 5 lat, typu nawet 10, to nie jest to wymagane. Można oczywiście, ale nie jest tutaj jakoś to wymagane. Te dokumenty wytrzymają te kilka lat. Czy trzeba dołączać jakieś wykazy tych dokumentów do takich teczek? Można, jeżeli chcemy, ale obowiązku nie ma. Czasami jest dobrze, żeby sobie zorientować się, tutaj jest taki spis treści, ale wymagane to nie jest, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o kolejne czynności, możemy te dokumenty sobie jakoś zszyć, złączyć. Ja często tutaj używam klipsów, plastikowych klipsów archiwalnych. Po prostu jeżeli mamy grubsze objętościowo zbiory, nie trzymamy tego na przykład w segregatorze, tylko chcemy to trzymać w teczce, na przykład takiej jak ta, ja używam bardzo często teczek tego typu, są bardzo odporne, to możemy to sobie dodatkowo spiąć klipsem, żeby się nie rozsypywało. W segregatorze oczywiście nie ma potrzeby, bo one są i tak wpięte w segregator. Nawet jeżeli wyjmiemy je z koszulki, to możemy przecież przedziurkować i wpiąć bezpośrednio. Oczywiście możemy też wykorzystywać pudła zamiast teczek, inne opakowania, w zależności od konkretnego zbioru. Jasne, dokumenty nie powinny być generalnie grubsze niż 5 cm zbiory, idziemy wtedy na tomy, ale nie zawsze jest to możliwe. Księgi rachunkowe, rejestry, tego typu VAT, tego typu rzeczy są często bardziej obszerne i w tym momencie możemy użyć pudła albo segregatora, jeśli nam się do teczki nie zmieści taka dokumentacja. Tu widzimy opis jednostki publicznej takiej teczki, ale oczywiście u Was ten opis byłby trochę prostszy, nie byłoby tutaj symbolu, znaku teczki, tego typu rzeczy, po prostu, tak jak Państwu pokazywałem, tego typu na przykład opis. Nazwa Waszego biura, wiadomo, kto się za dokumenty odpowiada, nazwa klienta, firmy, która te dokumenty Wam przekazała do prowadzenia, rodzaj dokumentacji, bardziej szczegółowy oczywiście, ten opis powinien być szczegółowy, żeby nie było wątpliwości, co jest w tym zbiorze. Nie tylko, że to są dowody księgowe na przykład. No tyle szczegółowe informacje, żeby było jasne, czy dokument, którego szukamy, jest w tym zbiorze, czy może w innym. Czyli opisujemy sobie to. Standardowo na stronie tytułowej teczki, na grzbiecie segregatora czy pudła, ten zestaw informacji jest w takim właśnie układzie. On może być i na stronie tytułowej, i na grzbiecie segregatora, zależnie od tego, co jest opakowaniem tej dokumentacji. Ba, nawet może być na kopercie, jeżeli, nie wiem, dokumenty na informatycznych nośnikach danych, te niepapierowe, a właśnie dokumenty elektroniczne, w ten sposób przechowujemy, zgodnie z artykułem 72, na przykład ustawy o rachunkowości, no to w tym momencie nośnik danych to jest szerokie pojęcie. To może być płytka, to może być karta pamięci, to może być pendrive. Ja bym raczej płytki tutaj osobiście proponował, ale to są moje może trochę archaiczne preferencje. W każdym razie, oczywiście nie będziemy tego nośnika wpinali do teczki wkładali, bez sensu. Z armaty do mrówki byśmy strzelali w tym momencie. Na przykład koperta. Jeden nośnik tu wejdzie, jeden nośnik, jedna koperta, opisujemy tymi samymi danymi, tylko że na kopercie. Taką kopertę można dla bezpieczeństwa, bo to jest jednak dosyć wiotkie opakowanie, umieścić w pudle zbiorczym, oczywiście ileś tam kopert jednego klienta i tych nośników do jednego pudła zbiorczego. Wtedy je tylko tak opiszemy nazwą naszego biura, nazwą klienta,
i skrajnymi sygnaturami, no, o czym za chwilę będę mówił, co to jest natura archiwalna i do czego może się Państwu przydać. Państwo nie macie obowiązku oczywiście używania tego typu ewidencji, ale ja powiem, po co wyważać otwarte drzwi, po co tworzyć sobie jakieś własne systemy ewidencyjne, skoro można korzystać z istniejących. To jest właśnie przykład spisu zdawczo-odbiorczego, czyli ewidencji tego, co mamy. Tutaj oczywiście spis może być prowadzony dla konkretnego klienta i tak to powinno być, żeby dokumenty każdego klienta były na osobnym spisie. Wy tutaj macie ilość egzemplarzy, tutaj dowolną. Tutaj są przykład dla wynikających z przepisów archiwalnych, które was nie obowiązują wprost, więc ta ilość spisów może być jeden, dwa, może być prowadzone elektronicznie te spisy oczywiście. Chodzi o samą zasadę. Jedna jednostka, jedna pozycja spisu. Oczywiście, jak mówiłem, teczka może być na tomy podzielona, bo się dokumenty nie zmieściły do jednego opakowania na przykład. Nie wiem, mamy na przykład sprawozdanie finansowe, takie obszerne, z załącznikami, że się nie zmieściło do jednej teczki. To zrobiliśmy z tego dwie teczki. No to w tym momencie te dwa tomy będą jedną pozycją. Tylko będzie wtedy numer, ilość tomów podana na spisie, w ewidencji. Nie wszystkie z tych elementów tu muszą występować. Ta kolumna znak teczki u was tak mogłaby zniknąć, bo nie macie znaku teczki. W jednostkach publicznych, które zajmują się obsługą finansową innych publicznych jednostek, na przykład są specjalne jednostki, które zajmują się obsługą finansową szkół, takie istnieją, teraz stosują znaki teczek z rzeczowego wykazu akt. Wy macie strukturalny, jeżeli w ogóle byście stosowali, to ta kolumna mogłaby zniknąć, ale tytuł teczki, daty skrajne, rok założenia, tutaj nie trzeba go wyróżniać, ale można, teczki, daty skrajne, najwcześniejszego, najpóźniejszego dokumentu. Kategoria, czyli okres przechowywania. Okres przechowywania. Tak możecie to gdzieś sobie modyfikować, tą ewidencję. To jest standardowy wzór. Miejsce, liczba teczek fizycznych, czyli liczba tomów jednej teczki, gdyby były na tomy podzielone. Jeżeli to jest jedna teczka bez podziału na tomy, to po prostu jest to jedynka i tyle. Miejsce przechowywania. W naszym archiwum, to nie musi oczywiście być archiwum takie z prawdziwego zdarzenia, w miejscu, gdzie przechowujecie niebieżącą dokumentację klientów, tak? Czyli pod wskazanie pomieszczenia, regału, półki, najczęściej z dokładnością do półki to się podaje, numeracja tam, prawda, oznaczenia są już tutaj kwestią indywidualną. Ja bym sugerował, żeby to było podane numer regału i półki, cyfrą rzymską, regał, arabską, półka, ale nie mogę Państwu narzucać oczywiście. Informacja o dacie zniszczenia, przekazania raczej nie przewiduję w Waszym przypadku, po prostu niszczycie, chyba żebyście nie zwracali klientowi te dokumenty, bo to różnie z tym bywa czasami. Taką informację tutaj zawieramy po pozbyciu się tej dokumentacji, prawda? Tak ta ewidencja mogłaby wyglądać. Czy w jednym egzemplarzu, czy dwóch, czy nawet tylko po prostu prowadzić sobie to elektronicznie. Chodzi o to, żeby mieć ewidencję tego, co przechowujecie. Mówię tutaj nie o bieżącej, tylko mówię o tej już zarchiwizowanej dokumentacji, którą macie obowiązek przechowywać, prawda, przez ten czas przewidziany, czy formalnie wasz klient, ale wam za to płaci, przez ten czas przewidziany przepisami. Tu się pojawiły jakieś pytania zaraz o prezentację. No tutaj oczywiście to jest do pana Krzysztofa bardziej pytanie niż do mnie. Pan Krzysztof otrzymał tą prezentację i myślę, że ją Państwu udostępni. Ten spis, ta ewidencja to była dla tej papierowej dokumentacji. Nośniki danych dobrze jest na osobnej ewidencji sobie prowadzić. Ona też nie musi wyglądać aż tak jak ta tutaj. To jest bardzo taka szczegółowa. Ta kolumna druga mogłaby zniknąć tak naprawdę. No, typ nośnika czasami jest przydatna informacja, czy to jest płytka, czy to jest pendrive. Tytuł tego nośnika, opis, czyli to jest tytułem numer seryjny, czasami się przydaje. Nie każdy nośnik go ma, ale potrafi czasami lepiej go zidentyfikować, ten nośnik. Na wypadek, gdyby gdzieś się zapodział i trzeba byłoby go... Okres przechowywania, kategoria archiwalna, miejsce przechowywania. Jeden nośnik, jedno opakowanie, jedna pozycja na spisie. Czy te podpisy muszą być w takich ilościach? Nie, myślę, że pracownik, który to sporządzi, jeżeli macie osobnego odpowiedzialnego za magazyn archiwalny, w co wątpię osobiście, to jeszcze on się może podpisać. Najczęściej jest to po prostu jeden podpis w waszym przypadku, w przypadku biur rachunkowych. I oczywiście jakąś ewidencję tej ewidencji trzeba prowadzić, czyli wykaz spisów. Czyli wszystkie te spisy rejestrujemy sobie na wykazie, w kolejności ich
przyjmowania do naszego archiwum, w kolejności ich sporządzania i archiwizacji tych dokumentów. Też nie musi on aż tak być skomplikowany. Numer spisu, pozycja kolejna, data przyjęcia dokumentu, data zarchiwizowania. Tutaj byłoby nie tyle nazwa komórki, co w waszym przypadku można by podać na dane klienta, którego dotyczy dokumentacja. To jest taki standardowy wzór. W waszym przypadku nie tyle nazwa komórki, bo wolicie, żebyście mieli podziały na komórki. Niektóre biura rachunkowe duże mają, ale tutaj bardziej by się przydała w takiej sytuacji dane klienta, którego dotyczy. Na każdym spisie osobny klient. To by było najlepsze. Zdarzają się też przypadki, gdzie to robię na jednej ewidencji ujmuję. Liczba pozycji spisu, liczba fizycznych teczek czy fizycznych nośników, prawda? Ewentualne uwagi odnośnie tego, na przykład, czy to jest dokładnie papierowa, czy elektroniczna. I ten wykaz i spisy dają nam pełną ewidencję, bo każdy spis jest na wykazie zarejestrowany. Numeracja tutaj jest ciągła i spis otrzymuje numer z tego wykazu. Spis na pozycji pierwszej numer 1, na pozycji drugiej numer 2 i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie tworzymy sygnaturę archiwalną, czyli informację identyfikującą daną dokumentację, dany zbiór w magazynie archiwalnym, w naszym archiwum. No, umieszczamy standardowo tutaj w lewym dolnym rogu. Numer spisu i pozycja. Numer spisu wynika nam z wykazu, a pozycja to jest pozycja na spisie, prawda? Pozycja na spisie, liczba porządkowa. Dzięki temu każdy spis ma inny numer po kolei według wykazu, według kolejności archiwizacji i każda teczka czynność ma osobną na tym spisie pozycję, więc i informację o miejscu przechowywania dla każdej pozycji. Więc jeżeli znam strukturę archiwalną, kod 12 na 5, czyli spis numer 12, pozycja 5. Sięgam do spisu numer 12, pozycja 5, miejsce przechowywania. Widzę łatwo nawet w dużym archiwum, w dużym biurze rachunkowym konkretną teczkę, konkretny zbiór dokumentów czy konkretny nośnik również odnaleźć. To oczywiście nie jest dla was obowiązkowa forma ewidencji. To jest tylko sugestia. Te narzędzia są stosowane w językach publicznych, jest to obowiązkowe oczywiście, ale jak mówiłem, po co wynajdować koło od nowa? Bardziej okrągłe nie będzie. Tu się pojawiło kolejne pytanie od pani Lucyny. Jeżeli tak się umówicie z klientem, może tak, że dokumentacja, która nie jest już do bieżącej obsługi finansowej klienta potrzebna, on odbiera, to oczywiście tak, wtedy problem jej archiwizowania państwu znika, ale też dobrze ją przekazać właśnie takim spisem. Można coś innym protokołem, oczywiście taki spis jest w tym momencie najwygodniejszy, oczywiście już bez numeracji, bez sygnatur, ale po prostu macie państwo wykaz, spis do potrzebnego klienta. Można, no nie macie obowiązku, nie ma obowiązku przechowywania tego przez biuro rachunkowe przez cały czas. To jest umowa z klientem. Znaczy, klient musi wskazać oczywiście, gdzie przekazuje dokumentację finansową, ale może to miejsce przechowywania zmienić. Jeżeli dalej będzie już przechowywał u siebie tą niebieżącą, to oczywiście tak. Chociaż z doświadczenia mojego wynika, że raczej klienci jak już raz przekażą do biura, no to tak szybko się potem dokumentację nie zgłoszą z powrotem, chyba że zmieniają biuro. Ale można. Natomiast zakładając, że jednak przechowujemy tę dokumentację klientów, nasze magazyn archiwalny, to oczywiście podobałem się na ustawę archiwalną, ale u was ona nie obliguje was, chodzi tylko o pewien przykład. Macie gromadzić dokumentację swoich klientów, tak? Z podziałem najlepiej na klientów i w ramach tego magazynu dobrze by było podzielić dokumentację na klientów, a w ramach danego klienta, zbioru danego klienta jeszcze na dokumenty papierowe i nośniki danych. Tutaj na jeszcze kategorię A i B pokazałem, ale A nie będzie u was występowała. Czasami też się zaleca, żeby to jeszcze różne rodzaje dokumentacji podzielić osobno, na przykład dowody księgowe osobno, na przykład dokumentacja płacowa osobno, ale to już zazwyczaj nie ma na takie aż szczegóły miejsca. Po prostu podział na klientów i w ramach regałów, powiedzmy, dla jednego klienta osobno papierowa, osobno nośniki danych. Te nośniki danych, z nimi jest problem, w tym sensie, że one nie są zbyt trwałym nośnikiem do informacji. Dlatego się zaleca się, aby wykonywać co najmniej raz na 5 lat kopię bezpieczeństwa. Na szczęście w waszym przypadku te okresy przechowywania są 5-letnie zazwyczaj,
więc ten problem znika. Dawniej sprawozdania finansowe miały bezterminowy czas przechowywania, no to trzeba było co 5 lat robić kopię takich elektronicznych sprawozdań na nośniku danych, jeżeli były zapisane. W tej chwili, kiedy właściwie wszystkie prawie dokumenty finansowe mają ten 5-letni okres przechowywania, ten problem akurat zniknie. Ale gdyby się zdarzyło, że dłużej przechowuje się niż 5 lat dokumenty klienta elektroniczne na nośniku danych, to pamiętajcie, że to nie są trwałe narzędzia. Dobrze jest wykonywać kopię. Maksymalnie raz na 5 lat, tutaj przepisy w waszym przypadku nie obowiązujące, ale mówią, nawet częściej, w zależności od jakości tych nośników, no to jest zawsze ryzyko, ten nośnik, te płytki, czy nawet karty pamięci mają różną jakość. Więc to tylko sygnalizuje problem, że takie kopiowanie może być dobrym zabezpieczeniem. Pani Dominika ma tutaj problem. Dobrze. Porzuconymi. Z tym pytaniem się niestety spotykam dosyć często. No i macie i je przechowujecie. Przyjęliście, umowa była zawarta, dokumenty zostają w biurze. Gdyby klient przed likwidacją je od was odebrał, to nie byłoby problemu oczywiście. Nie odebrał, przechowujecie. Przechowujecie do upływu okresu przechowywania. Na szczęście w tej chwili on nie jest zbyt długi. To już się tak jak dawniej właśnie sprawozdania finansowe i był potem problem na lata. Teraz 5 lat generalnie, prawda, i niszczycie. Jeżeli niszczycie, to przed zniszczeniem dobrze by było na ostatni znany adres za potwierdzeniem odbioru wysłać informację, że będzie zniszczona w tym i w tym terminie, z odpowiednim wyprzedzeniem oczywiście, i że klient może sobie to jeszcze odebrać do tego terminu wskazanego. Poza potwierdzeniem odbioru, bo oczywiście jeżeli adres już jest nieaktualny, to i tak dwukrotne tutaj awizowanie, będziecie mieli dowód, że była tutaj ta korespondencja wysłana i domniemanie doręczenia, prawda, nastąpiło. Oczywiście na gruncie KPA, który was do końca nie obowiązuje, ale można tutaj się tym posiłkować. Więc przechowujemy przed zniszczeniem poleconym, zawartym potwierdzeniem odbioru, informacja o dacie planowanej zniszczenia i terminie na odbiór. Jeszcze ostatnia tutaj, prawda, ostatnia okazja. A potem zniszczyć musimy niestety. Znaczy zniszczyć musimy nie tylko niestety, ale to też dlatego, że już nie będziemy mieli podstawy prawnej do dalszego przechowywania tej dokumentacji tak naprawdę, na gruncie jeszcze dodatkowych przepisów, o których jak zdążymy, to jeszcze wspomnę. Dopóki przechowujemy, to pamiętajmy jeszcze o warunkach przechowywania, tak żeby one nie uległy zniszczeniu, uszkodzeniu, czy temperatura odpowiednia. Oczywiście te parametry są tylko orientacyjne dla was, żeby to się w miarę trzymało tych parametrów, to jest ok. Bo po prostu papier jest papierem, może zapleśnieć, może zagrzybieć i tak dalej. Panie Zdzisławie, co z bazą danych? Bazą danych klientów byłych generalnie tak. Generalnie nie ma obowiązku przechowywania wykazu byłych klientów bezterminowo. Także nie musicie tych starych backupów, jeżeli nie obejmują aktualnych klientów, trzymać bezterminowo. Myślę, że tutaj dla bezpieczeństwa, ponieważ wy się rozliczacie oczywiście również, tutaj więc ze swoich, prawda, tutaj przychodów, macie dowód dla was, że ten klient był waszym klientem, też standardowo te 5 lat licząc od rozliczenia podatku. Czyli 6 powiedzmy, a potem można by takie dane usuwać. Nie macie obowiązku sobie kolekcjonować wykazów wszystkich waszych klientów i baz danych ich dokumentacji. Przepraszam, Zdzisława, no, przepraszam pani Zdzisławo, zmieniłem pani płeć z rozpędu. Pani Krystyno, tak samo jak tutaj mówiłem pani Dominice, no, firma nie odebrała, rozumiem, że to był klient, ta firma niemiecka, zapomniała, jeżeli upłynął okres przechowywania, ten wynikający z przepisów, tak, czyli standardowo te 5 lat najczęściej, nie tylko, nie zawsze oczywiście, ale najczęściej, to
informacja na ostatni znany adres, że zwrotnym potwierdzeniem odbioru, czy tam co tam mówię, Niemczech odpowiada temu zwrotce oczywiście, i z datą, kiedy będzie zniszczone i że mają w tym terminie możliwość odbioru, nie odbiorą, niszczymy. Nie macie Państwo obowiązku przechowywania tej dokumentacji dłużej niż to wynika z przepisów prawa, tak? Oczywiście formalnie to klient, ale w jego imieniu. Nie odebrał, trudno. Będziecie, jest dla was o tyle to niewygodne, że będziecie musieli to na własny koszt zniszczyć oczywiście, bo gdyby on to odebrał, to by sam to zniszczył. Ale to nie znaczy, że macie to bezterminowo otrzymać. To już nie te czasy, gdzie były te bezterminowe, część dokumentacji nie miała terminu przechowywania i trzeba to było bezterminowo przechowywać. Teraz nie. Terminy ustawowe mijają, niszczymy. Właśnie, niszczymy, czyli brakujemy, jak to mówi się w terminologii archiwalnej. Brakowanie też powinno być ewidencjonowane dla pewności. Gdyby ktoś kiedyś naprawdę zarzucił, że za szybko zniszczyliśmy, że albo że coś, czegoś nie powinniśmy, żebyśmy mieli kontrolę nad tym, co nie tylko co przechowywaliśmy, ale też co zniszczyliśmy. Najlepiej robić to co roku, no bo te okresy przechowywania, jakie by nie były, czy to będzie standardowe 5 lat dla na przykład dokumentacji dowodów księgowych, czy na przykład dla płacowej 10 albo 50, no płacowa właśnie, mówię, że to są, teraz nie są długie okresy, ale przy płacowej to jeszcze mogą być w ciągu 50-letnie okresy, jeżeli przechowujecie dokumenty płacowe swoich klientów, a możecie czasami. Ale generalnie oczywiście, co one, jakie by nie były, liczone są pełnymi latami kalendarzowymi, od stycznia do grudnia, więc na początku roku dobrze zrobić przegląd tej dokumentacji, na której już upłynął okres jej przechowywania i ją zniszczyć. Najlepiej sporządzić sobie spis takiej dokumentacji, oczywiście typując ją ze świadomością, że nie zawsze w ten sam sposób liczymy bieg okresu przechowywania. Jak mówiłem, nie zawsze jest to od wytworzenia, czy od końca roku tutaj podatkowego, czy nawet nie zawsze będzie to od końca roku, w którym rozliczono podatek dochodowy, które te dokumenty dokumentują. To może być na przykład od likwidacji środka trwałego, to może być od zakończenia stosunku pracy pracownika, którego dokumenty płacowe na przykład przetwarzamy, albo zleceniobiorcy, tutaj też ta sama reguła. To wynika z ustawy o emeryturach i rentach, artykuł 125a bodajże. To może być dokumentacja projektów unijnych, gdzie trzeba liczyć od zamknięcia programu operacyjnego, ale tak czy siak on zawsze upłynie z końcem jakiegoś roku. Więc na początku roku typujemy do brakowania. Tworzymy sobie spis. Weryfikujemy, czy te okresy się nie uległy zmianie, bo oczywiście zmiany okresu przechowywania w przepisach, zmiany ustaw będą skutkowały na zmianę okresu przechowywania takiej dokumentacji. Czy ewentualnie jakieś postępowanie się nie toczy, które by wymagało wydłużenia okresu przechowywania tej dokumentacji, a później spisujemy to na specjalnym spisie do brakowania. Czyli Państwo, Panie Damianie, wysłaliście nie tyle informację, że może sobie odebrać, a wysłaliście jej po prostu dokumentację i jej nie odebrała. No cóż, poczta Wam to ma prawo zwrócić. To jest Wasze, ich nie interesuje, co Wyście tam wysyłali do kogo. Wysłaliście przesyłkę, a adresat nie odebrał, zwrot do nadawcy. Jak się poczta uprze, to będziecie musieli to przyjąć. Tak samo jak każdą inną przesyłkę, paczkę, którą byście wysłali, a której odbiorca by, adresat by nie odebrał, prawda? Więc no generalnie tak. Niestety tak. I zniszczyć to w takiej sytuacji. Możemy tutaj użyć sobie jako ewidencji tego brakowania, typowego spisu na brakowanie. On nie musi być aż tak skomplikowany. Wystarczy tylko tytuł, osatura archiwalna, jeżeli ją stosujecie w waszym archiwum, tytuł, daty, liczba ewentualnych tomów, gdyby były tutaj tomy tych teczek, ewentualne uwagi. Dla każdego klienta, dla jego dokumentacji osobny spis. Dla każdego klienta. Coś mi uskacze ta prezentacja, zawsze nie w tą stronę. I po zniszczeniu, jeżeli prowadzicie spisy zdawczo-odbiorcze tej dokumentacji w swojej archiwum ewidencji, to jeszcze można odnotować w tym ostatniej kolumnie tego spisu datę zniszczenia, prawda, jak już zniszczyliśmy. I zachować sobie oczywiście tą ewidencję brakowania, jako dowód, że coś zostało wybrakowane,
Jeżeli korzystacie z usług firmy zewnętrznej, która wam to niszczy, prawda, odpłatnie, to oni wam wystawią jeszcze certyfikat zniszczenia. Pamiętajcie też o tym, że nie możemy przetrzymywać tych dokumentów dłużej niż to wynika z przepisów, bezterminowo. Trzeba niszczyć bez zbędnej zwłoki, chociażby dlatego, że jeżeli macie na przykład dokumentację płacową, to tutaj kodeks pracy obliguje pracodawcę, no ale jeżeli wy w jego imieniu przechowujecie tę dokumentację, to i was to obliguje do zniszczenia tej dokumentacji w terminie 12 tam miesięcy, w sumie 13 od upływu okresu jej przechowywania, a nawet jeżeli to nie wynikałoby z kodeksu pracy, to również to może wynikać chociażby z przepisów RODO, jeżeli takie dokumenty zawierają dane osobowe, bo wy je przetwarzacie do celu wynikającego z przepisów prawa, czyli z ustawy o rachunkowości, faktur na przykład, z umowy z klientem również, ale po upływie przewidzianego przepisami okresu tracicie podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych, jeżeli tam są dane osobowe oczywiście, bo nie zawsze są, więc na tym gruncie też nie możemy przedłużać tego przechowywania, trzeba by takie dokumenty zniszczyć bez zbędnej zwłoki oczywiście. Tu się jeszcze od pana Damiana widzę większy wpis pojawił na czacie. Jak się z tym zapoznam, panie Damianie. Klientka nie odebrała. No jeżeli tak, powiem tak, panie Damian, jeżeli poczta nie będzie tego wam się chciała, nie będzie się od was domagała przyjęcia tego zwrotu, po prostu trafiło do depozytu i oni to niszczą według własnych procedur, to okej, z jednej strony, ale z drugiej, czy macie jakiś. Czy to było wysyłane, czy macie dokumentację poświadczającą, że to było wysłane i nie odebrane? Potwierdzenie, prawda, czy to było wysyłane za ewidencją, za potwierdzeniem? Jeżeli ma, bo chodzi o to, żebyście mieli dowód, że te dokumenty były odesłane klientce i że ich nie odebrała. Najlepiej jeszcze, gdybyście mieli dowód, że zostały przez pocztę zniszczone, bo ja tutaj wątpię, żeby wam poczta takie potwierdzenie dała. Bo chodzi o to, żebyście mieli wszystko w papierach w porządku, jako biuro rachunkowe. Bo to się pozbyliście dokumentów, to jedno, ale gdyby ktoś potem się o te dokumenty na przykład upominał, tak się teoretycznie może zdarzyć, może mało prawdopodobne, ale może, to żebyście mieli podkładkę, że to zostało odesłane, nie przyjęła. Jeżeli macie takie dowody, to jest w porządku. I poczta nie chce na tego z powrotem wcisnąć, tylko ma to własne procedury niszczenia depozytu, to jest okej. To jest okej. Oczywiście nie każdy że tak powiem, operator, firma kurierska tak samo działa, więc, ale jeżeli takie procedury są, to oczywiście, jeżeli innymi słowy, operator nie chce na tego z powrotem nieodebranej przesyłki wcisnąć, no to nie ma problemu, byście tylko mieli te dokumenty potwierdzające. No i kończąc tutaj już, zachowujemy sobie tą ewidencję zniszczenia, potwierdzenie zniszczenia, jak długo? To najlepiej przechowywać, ja bym powiedział bezterminowo, ale to jest może za długo, za daleko idąca kwestia. No, przez jakieś 6 lat przedawnienie tutaj roszczeń, to nie się mówiło o 10, ale to czyli przepisy się zmieniły, prawda? Przechowywać tą ewidencję, dowody, że zostało zniszczone, kiedy, że i tak dalej. Nawet można dłużej na wszelki wypadek. To tylko przykłady oczywiście zmiany okresów przechowywania i sytuacji, kiedy musimy reagować na to, że te okresy mogą się zmienić w trakcie przechowywania dokumentacji, bo się przepisy zmieniły. To na przykład pracowniczej dokumentacji płacowej chociażby, ale to tylko przykład. Jeżeli byście Państwo mieli komuś udostępniać tę dokumentację, poza samym klientem oczywiście, to też trzeba brać pod uwagę przepisy RODO chociażby. Czyli na przykład, zawierają dane osobowe oczywiście, czyli na przykład kwestie anonimizacji danych osobowych albo zawarcia umowy wyłączającej dalsze przetwarzanie danych osobowych. To wynika z RODO. Tutaj przywoływałem też przepisy ustawy archiwalnej, ale one bazują na RODO, więc nawet jeśli was ustawa nie obowiązuje bezpośrednio, to RODO was obowiązuje. No i na tym byśmy wstępnie skończyli. Takie podsumowanie. Więc prowadzimy tę dokumentację oczywiście z podziałem na klient i na rodzaje dokumentacji dla każdego klienta. Klient, rodzaje dokumentacji.
Najlepiej w oparciu o ten strukturalny wykaz SAP, czyli mamy wykaz wszystkich rodzajów dokumentacji, grup tych rodzajów dokumentacji, jakie mamy, okresy przechowywania, ewentualne informacje o tym, jak liczymy bieg tych okresów w nietypowy sposób i dla każdego klienta jego rodzaje dokumentacji osobno z podziałem na klienta. Po zakończeniu prowadzenia dokumentacji, która przestaje być bieżącą, pakować, opisywać, sporządzać spisy zdawczo-odbiorcze, jeżeli czy inne formy ewidencji, ja proponowałem Państwu spisy zdawczo-odbiorcze, przechowywać, jeżeli klient nie odebrał oczywiście do upływu ustawowego okresu przechowywania, niszczyć, też sobie to ewidencjonując w postaci spisu na brakowanie. Ewentualnie inne ewidencje, to były tylko przykłady oczywiście, bo Was nie obowiązują konkretne wzory takiej ewidencji w tym przypadku. No, dokumenty elektroniczne, jeżeli chcemy w tej postaci przechowywać, możecie w formie na nośnikach danych. Generalnie, jeśli one wymagają otwarcia w konkretnym programie, to pod warunkiem, że macie ten program również cały czas przechowywany. Jeżeli macie w postaci plików PDF wyeksportowane, nie wymagających specyficznych programów, to oczywiście ten problem nam znika. No dobrze, podsumowując, zachęcałbym Państwa, to było tylko oczywiście zahaczenie, pewne bardzo skrótowe, najważniejsze aspekty pełnego szkolenia. Ja omówiłem większość tych aspektów, ale oczywiście totalnie po łebkach, żeby nie było wątpliwości. Starałem się, żeby to nie było tak, że omówię tylko fragment, chciałem omówić cały proces, ale tylko zahaczając oczywiście o poszczególne jego elementy. Więc na pełnym szkoleniu będzie to omówione bardzo szczegółowo, to będzie około 5 godzin. Wszystkie elementy szkolenia, tutaj właśnie widzicie program tego przyszłego szkolenia, cały obieg, cały proces archiwizacji, łącznie właśnie z brakowaniem tej dokumentacji już szczegółowo, precyzyjnie, nie przez godzinę, a przez 5 godzin, gdybyście Państwo byli zainteresowani. Także oddaję Panu Krzysztofowi głos. W takim razie dziękuję Państwu za udział w tym krótkim webinarze. Panie Romanie, tutaj jeszcze odpowiemy sobie za chwileczkę jeszcze na kilka pytań. Ja mam taką informację do Państwa. Proszę Państwa, czasami spotykam się z biurami, które rzeczywiście zatrudniają niewiele pracowników i całkiem nieźle sobie radzą, obsługują dużą ilość klientów i wszystko jest poukładane w takim biurze rachunkowym, a są biura rachunkowe, gdzie zatrudniają dużo pracowników, no i to można powiedzieć, że to przypomina proces biegania z pustą taczką. Jeżeli chcecie Państwo dokonać jakby weryfikacji tego, co na dzień dzisiejszy macie, usprawnić procesy, to przygotowaliśmy dla Państwa 2 szkolenia. Pierwsze szkolenie jest związane z obiegiem i archiwizacją dokumentów, możemy powiedzieć w tym tradycyjnym zrozumieniu tematu, czyli właśnie od kwestii dokumentowej. I drugie szkolenie, które pan Roman przeprowadzi, będzie związane stricte z elektronicznym obiegiem tych dokumentów. Panie Romanie, o czym na tym szkoleniu Pan będzie mówił? To będziemy mówili o tym, jak prowadzić dokumenty wyłącznie w postaci elektronicznej. Najlepiej z wykorzystaniem odpowiednich systemów teleinformatycznych do ich prowadzenia. Zwanych systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Czyli jak mamy prowadzić tę dokumentację w tych systemach i jak mamy ją później, jaki obieg ma wyglądać elektroniczny i jak mamy ją później elektronicznie archiwizować w ramach tych systemów domyślnie, w formie modułu archiwalnego tych systemów. Oczywiście najczęściej tylko duże jednostki się w to bawią, no bo im więcej dokumentacji, tym ten papier jest większym nawisem i jest większa zachęta, żeby przejść na dokumenty już całkowicie elektroniczne, ale każda jednostka, jeżeli chce, to może oczywiście na tą postać elektroniczną przejść tego dokumentu. No i Panie Romanie, chyba myślę, że w przyszłości to będziemy właśnie szli w tym kierunku, no, czym Państwo zważywszy na fakt. Zważywszy na fakt, że już w tej chwili będą wchodziły przecież te faktury, te e-faktury obowiązkowe, prawda, które nam tutaj rząd sprezentował, a w przyszłości również inne dokumenty księgowe będą pewnie obowiązkowe. W tej chwili mamy przecież JPK, prawda, dla VAT-owców, więc to myślę, że tutaj będzie tak, będzie to, ale oczywiście w tej chwili obecnie, nawet obecnie, kiedy to nie jest obowiązkowe w pełni, to te duże biura rachunkowe, naprawdę duże, mają większą zachętę, żeby jednak na ten elektroniczny obieg przejść. Generalnie, jeżeli mówimy o tym
sformalizowanym obiegu i archiwizacji dokumentów, to oczywiście ona jest bardziej korzystny dla dużych jednostek, bo te małe, jak pan wspomniał, jeżeli mamy małe biuro, kilku pracowników, to kilku klientów, no to łatwiej jest tą małą ilość dokumentów ogarnąć, a im większa jednostka, im większe biuro, im więcej dokumentacji, tym te procedury powinny być bardziej rygorystyczne, żeby nad tym olbrzymim zbiorem dokumentów łatwiej zapanować rosnący. Tak, proszę Państwa, udział w tym szkoleniu to jedyne 397 zł, to jest cena brutto. Jeżeli chcecie Państwo sam elektroniczny obieg dokumentów, to także 397, a jeżeli zdecydujecie się Państwo na dwa naraz, to macie drugie za połowę ceny, nawet od tych cen promocyjnych, czyli 597 zł, jeżeli zdecydujecie się na dwa te szkolenia. To jest cena brutto zawierająca już podatek VAT. Zachęcamy do skorzystania. Powinien już tak za chwileczkę pojawić się link do możliwości dołączenia. Warto sobie te procesy uporządkować, bo tak naprawdę to, ile Państwo zostanie Wam w kieszeni, to przede wszystkim jest uzależnione od obiegu właśnie tych dokumentów. Ile tracimy czasu na rzeczy zbędne, a dokonując właśnie pewnego rodzaju porządku w firmie i nadania odpowiednich procesów, bo też Panie Romanie, także tu będą dokumenty, czyli komplet dokumentacji dla takich biur rachunkowych. Tak, będą pewne przykładowe wzory, będą pewne przykładowe instrukcje, wytyczne, jak ten obiekt i archiwizacja powinny wyglądać. Dobrze, także macie Państwo możliwość dołączenia do szkolenia. Ja, Panie Romanie, prosiłbym jeszcze, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o zadawanie pytań. Pan Roman odpowie na kilka z nich i będziemy na dzisiaj kończyć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, macie jeśli Państwo macie Państwo pytania, to oczywiście chętnie jeszcze na nie na zakończenie odpowiem. Na razie nikt nic nie pisze, tylko chciałem się zaznaczyć, że oczywiście, jeżeli Państwo macie jakieś małe biura, to wiadomo, że łatwiej jest tą dokumentację nawet bez tych procedur szczegółowych panować, ale im większa firma, im więcej dokumentów, tym naprawdę ten problem narasta i naprawdę Państwu radzę bardziej sformalizowany obieg i archiwizację tych dokumentów. O, tu się pojawiło pytanie. Akta osobowe. Właśnie, pani Angelico czy Angelico, nie wiem, jaka to wymowa pani imienia będzie właściwa. Oczywiście w tej chwili od 19 roku, czyli już nie tylko w tej chwili, od kilku lat, mamy dwa możliwe okresy przechowywania akt osobowych i płacowej zresztą dokumentacji również, 5, 10 albo 10 lat. I to może być na jednym spisie zdawczo-odbiorczym. Znaczy, najlepiej, żeby było na dwóch, ale formalnie może być na jednym, bo to jest wciąż dokumentacja archiwalna. Archiwizujemy według rocznika zakończenia stosunku pracy oczywiście. No i jeżeli by to było na jednym spisie, po prostu po 10 latach brakujemy te, które mają 10-letni okres przechowywania, a pozostałe, te 50-letnie, dalej pozostają na tym spisie. To nie musi być tak, że zawartość całego jednego spisu w jednym momencie będzie niszczona. Ona nie musi mieć tego samego okresu przechowywania. To nie muszą być dwa osobne spisy zdawczo-odbiorcze. Jeżeli jeden klient ma pracowników, którzy mają, część ma akta osobowe kategorię B50, a część tylko B10, to oczywiście one będą na jednym spisie i te, które będą miały krótszy okres, wybrakujemy wcześniej i odnotujemy tam datę wybrakowania w ostatniej kolumnie spisu, a te dłuższym będziemy przechowywali niestety dłużej, prawda, do 50 lat. Proszę Państwa, jeszcze taką prośbę. Jeżeli ktoś nie może dokonać zakupu bezpośrednio z linku, udostępniłem także ankietę, którą Państwo powinniście teraz widzieć. Wypełniacie dane, będziemy się kontaktować i możemy także wystawić Państwu fakturę pro forma. Tak, a jeszcze Panie Agnieszko, uwaga, bo oczywiście w tej chwili możliwe jest też skrócenie okresu przechowywania do 10 lat po złożeniu raportu informacyjnego. Oczywiście dla tych, którzy byli pracę rozpoczęli pracownicy po roku 18, to będzie zawsze 10 lat, a tych wcześniejszych od 99 począwszy można skrócić po złożeniu raportu, tylko wtedy ten 10-letni okres będzie od złożenia raportu, nie od ustania stosunku pracy. O tym też trzeba pamiętać. No i jeszcze jedna kwestia, to nie tylko dotyczy oczywiście dokumentacji osobowej, ale i płacowej. Jeżeli Państwo macie jeszcze inne dokumenty pracowników, czy zleceniobiorców, pracowników bardziej w tym przypadku, swoich klientów, tutaj pamiętajcie, że okres przechowywania też jest liczony od ustania stosunku pracy, nie tylko dla akt osobowych i płacowej, ale też na przykład dla innych dokumentów pracowniczych, tych, o których mówią przepisy prawa pracy.
Wątpię, żebyście mieli, ale możecie mieć na przykład do naliczania wynagrodzeń, na przykład jeszcze jakieś inne dane o urlopach, nieobecnościach. Te też mają 10-letni okres przechowywania liczony od ustania stosunku pracy, nie od umowy o realizacji usług. Jeżeli to jest umowa ta, którą wy zawarliście z klientem, jak rozumiem, to standardowo 5 lat od, powiedziałbym 6 tak naprawdę, od rozwiązania umowy. 6, no bo tutaj nie tyle rok, w którym to rozwiązano, a rok, w którym państwo jeszcze złożyliście ostatnią deklarację podatkową, która uwzględniała dochód, ale generalnie, no to powiedzmy, że 6 lat od rozwiązania tej umowy, byśmy ją przechowywali. Dobrze, panie Romanie, myślę, że chyba na dzisiaj wystarczy, także dziękujemy państwu bardzo za uczestnictwo. Tak jak mówię, jeżeli chcecie państwo, możecie także do mnie bezpośrednio napisać na maile krzysztof@edumeo.pl. Także zachęcam do kontaktu. Dziękuję bardzo panie Romanie, dziękuję bardzo państwu i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję państwu i do widzenia.